harcerze z całej chorągwi kieleckiej spotkali się w najpiękniejszym zakątku ziemi świętokrzyskiej. W parku etnograficznym w Tokarni. To miejsce nie jest przypadkowe. Właśnie tutaj można w najlepszy sposób realizować hasło tegorocznego zlotu chorągwi. Powrót do korzeni. Zlot rozpoczął uroczysty apel, w którym wzięli udział przedstawiciele chówców chorągwi kieleckiej. Następnie harcerze wzięli udział w zajęciach, podczas których poszerzali swoją wiedzę, świetnie się bawili, a przede wszystkim poznawali nowych przyjaciół, bo zlot to świetna okazja do integracji i inspirujących spotkań. W całym zlocie bierze udział prawie 1000 zuchów, harcerzy, seniorów i instruktorów naszej chorągwi. W większości obozują na terenie parku etnograficznego, tworząc w ten sposób największy w historii skansenu i jedyny w swoim rodzaju harcerski obóz. Dzień zakończył koncert zespołu Wołosatki, który zaśpiewał znane i mniej znane harcerskie przeboje. Wszystkim uczestnikom zlotu życzymy niezapomnianych wrażeń i wspaniałej atmosfery, aż do niedzielnego zakończenia.